Hejka ze strony Karolina i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z Elzą, Suzy i Poli. Słuchajcie, kolejny odcinek z naszymi dziewczynami. No i dzisiaj mamy urodziny naszych dwóch dziewczyn kolejnych, czyli Suzy, nie, nie, Suzy miała urodziny ostatnio. Poli i Elzy, więc Elza będzie, słuchajcie, już emerytką, a Poli będzie już młodą dorosłą, więc będziemy się szykować na studia. Także tak. Bardzo się cieszę. Ja nie wiem jak wy, ale ja na przykład lubię bardzo studia w The Sims 3. No, na serio. Także zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I słuchajcie, lecimy, lecimy. Mm, tak, u dziewczyn co za zmiany? Zmiany chyba są u poli w... Suzy w pokoju, tak? Bo ona miała ostatnio urodziny, więc ja tutaj jej e, zmieniłam troszeczkę pokój bardziej, żeby tak nastolatkowo było. E, tutaj dała jej tego motyla, co ostatnio złapały. Tutaj dała jej taką je, m, szafkę. W sumie tu można by było dowalić jeszcze jakieś obrazeczki. Mm, tutaj takie jakieś o, pocztówki, jakieś zdjęcia. E, tutaj jest jej łóżko. Tutaj dałam jej taką dużą pufę. Tutaj e, lampka, która była w wyposażeniu rodziny, czyli pewnie dostaliśmy ją od was w prezentach. Tak? Tak samo to biurko było też ostatnim chyba odcinku w prezentach od Was, tylko oczywiście je przemalowałam, dałam krzesło, komputer. Tutaj ten zajączek, który był od początku w sumie z naszą Suzy. Tu też jakieś kartki, zdjęcia ponaklejane. Jest nasz wąż. I na węża, słuchajcie, był konkurs na imię naszego węża, nowego domownika. Więc już tutaj, słuchajcie, gdzie tu się naj... nazwij obiekt. Tak więc wybrałam imię z waszych komentarzy. I spodobała mi się propozycja Oli, ognik, z uwagi na jego. Kolor. No faktycznie tutaj nasz rącz e, tak troszeczkę można by nawet powiedzieć, że taki jest ognisty. E, więc tak, więc tutaj e, wybraliśmy już imię, więc mamy. Co to syczy mi? Co to mi syczy? Dobra, wiesz, co na pełni? Nie, nie ty, nie ty, nie ty. Ty, bo to twój wąż, napełnij mu jedzenie, bo patrzę, że nie ma. Sama jesteś głodna, więc zjadasz. One w ogóle wstały do życia, budziły się do życia, bo jest w sumie to 8.40. No tak, ma kłopoty, poczucie rozkojarzenia. Właśnie ta cecha niezrównoważona naszej Suzy jest taka, że my będziemy musieli jeździć z nią do szpitala, słuchajcie. E I tutaj leczcie z niestabilności emocjonalnej, e także... Mm. Może, a czemu ona w sumie zaraz idzie do szkoły? Więc na razie może nie, ale po szkole może zajedzie, jak dalej będzie taka rozkojarzona. Zostaw tego laptopa. Chce ci się do toalety, więc może byś do niej po prostu poszła i może też byś sprzątnęła ją przy okazji. Czy ty pranie robisz czy co? A tutaj są włączone te, dobrze. To myślę, że możemy wyłączyć. Powyłączamy to. I wiesz, co? Wyjmij czyste pranie, to też możesz zrobić. Tylko teraz pewnie te brudne rzuciłaś gdzieś w kąt. No właśnie. No właśnie. dobra, tutaj taką zrobimy. Tu nam coś umarło, kakaowiec. No nieźle. Dobra, czy, czy ty jeszcze tego zwierzaka nam idź do szkoły? Bo już widzę, że opuszczacie szkołę. To coś się zbadżyło niestety yy, pod tym kątem i one jakby. Jakim nie dam, że poszły do szkoły, to do niej nie pójdą. No ale to nic. Ważne, że da się nad tym zapanować. W miarę. Dobra, czekaj ty co? Tak się tutaj nie idziesz dzisiaj do pracy? Ty gotowania byś się pouczyła, moja droga. Idziesz do pracy za o 15. Nie, ty wolne masz w ogóle, tylko piątek jest, bo jesteś szefową kuchni. Okej, okay. dobra, to jako szefowa kuchni to powinnaś, słuchaj, em... się nauczyć tego gotowania i tych przepisów, których jeszcze. No właśnie. Kurde, musisz. Co tam zepsułaś? No, dobra, To wiesz co wezwij? O tak. Dziewczyny, idźcie do szkoły, proszę ja was, dobrze? Poli, ty weź, y, poznawaj nowych przyjaciół, a ty odrabiaj późno lekcje. No właśnie, jakie przebacz, ty idź do szkoły, bo ona się na nie wkurza, że one nie są w szkole, wiecie o co chodzi. Ale przebaczyła ci, że nie poszłaś, ale ty już idziesz. Pff. Łaja mnie, no nie! No to ci przebaczyła, a teraz cię łaja. Dziewczyny, uspokójcie się. <laughs> Proszę się uspokoić. O nie, odprzyjaźniły się. Trzeba będzie z nimi poprawić im te relacje. No nie opuściła! Idzie do tej szkoły, no. I ona też idzie, no. Dajcie spokój. Muszę chyba im dawać wcześniej, żeby chodziły do tej szkoły w takim razie. Chodź, zapłać rachunki. Chodź, chodź. No musimy się z nią zaprzyjaźnić, no jak nie? Wezwałaś tego technika. Może myślałam, że kuweta się rusza, ale nie. Dobra, wiesz, co wyrzuć? E, choć trochę ogrodu ogarnij. Uuu, co to za sim? Jakiś taki tutaj, patrzcie. Poznał naszą poli. Dobra, co robisz? Posprzątaj. Dobry pomysł. E, mogłabyś też wypiel chwasty. A, już nie sprzątasz, dobra. Czekajcie, coś tu mi jeszcze. A, bo to leci z tego tego, dobra, okej. Okay. Patrzcie, Maximus jest nauczycielem poli. Pamiętacie tego rudzielca Maximusa, którym tam trochę Elza w pewnych, w pewnych momentach swojego życia rozmawiała. No to widzicie, on jest nauczycielem naszej poli. No to nieźle, nieźle. No dobra. Dobra, ogarniaj trochę ten ogród, a ty co? może ale jeszcze tylko 3 godziny. A i co te. A, w klubie nauki, dobra, bądź w klubie nauki. Dobra, patrzę, że nasza poli już skończyła szkołę. Więc zobaczmy. No, gdzie oni wszyscy. Czemu ich nigdy nie ma? Słuchajcie, czemu ich nigdy nie ma, ja się zapytam tak szczerze. Dobra, chodź tutaj do eliksirów, zajdź na chwilę. Może oni się jeszcze pojawią. Ale powiem Wam, że to jest bardzo, bardzo dziwne, że ich nigdy nie ma w domu. Naprawdę, ja nie wiem. Czy dla nas ich nie ma? Nie wiem o co chodzi. My też jesteście za. za... Boże, cała kuchnia. Cała kuchnia zalana. Gdzie ten... mechanik? Dzwoniłaś do niego? Mechanik. Dzwoniłaś czy nie? Dobra, w naszym ogrodzie w ogóle my tutaj mamy winogrona, a tutaj mamy ten do robienia e, tych nektarów, więc ja nie wiem, my tego w ogóle nie robimy. A mamy zebrane winogrona? Zebrałaś? Nie, tylko odchwaszczyłaś, jeszcze nie urosły. Jak urosną, trzeba będzie porobić. E, te jabłka ona chce, ale te jabłka są jakby ona zebrała i... nie wiem. Dobra, ale musimy się pouczyć też jeszcze gotować i pouczyć się też przepisów. No, nie ma wystarczających umiejętności go, do, do gotowania, a jak pamiętacie założeniem tej serii było, żeby ona miała maksymalny poziom umiejętności gotowania, no i też ogrodnictwa. Z tym ogrodnictwem to tak średnio nam to wyszło, bo przerosło to nasze oczekiwania, ale coś tam słuchajcie nam, coś tam nam wyszło. <laughs> Ojej, ile tu dzieci w tym. Jedno dziecko, drugie dziecko, oczywiście w tych kozakach. Tutaj pan też w kozakach. Tutaj w ogóle myślałam, że to jest Ron, a to jakieś paparazzi. No chodź tu, kup, wysikałaś się już? Czekajcie, obejrzymy. Tutaj może jakiś wąż znowu się będzie kręcił. Nie, to jakieś tylko robaki. Tutaj są kolejne motyle, a to. To jest ptak, a to. Jakieś biedronki pewnie. Możemy spróbować złapać tego motyla. To damy tej naszej. Flakonik rozkoszy, słój niezgody, flakonik silnej rozkoszy, flaszka wściekłych pszczół, Kl klątwa mumii. Nie, jak wiecie albo nie, my szukamy butelki z eliksirem na wróżkę bo chcemy, żeby nasza Poli, lecz znaczy Suzy, była wróżką. Wy możecie mi wysłać prezenty przez Store właśnie z tymi flakonikami. Może się trafi kiedyś, albo jak wytra... O, wąż kolejny, dawaj. Jak wy traficie gdzieś w swojej rozgrywce właśnie na flakonik z eliksirem, na to, żeby stać się wróżką, to proszę mi wysłać tak. Bardzo, bardzo, bardzo będę wdzięczna. Udało Ci się schwytać. Dobrze, damy też Poli to. Schwytaj tego węża, to kolejnego będziemy mieć. O, chyba jej się nie udało. Co nie ma już... Na A, no tak, ona przychodzi. Jak się nie wyleczy z, tych, z tych, tych jej urojeń, to ona zmieniają jej się cechy cały czas, więc to taka śmieszna cecha jest, jeżeli chodzi o... Lecz się z na stabilności, jedź się lecz. <grym> jedź się lecz. I co, nie złapałaś tego węża? O, nie udało się, szkoda. Nie Weź tego... Kowalika, nie możesz go schwytać? Nie. Zrać sekret? Jaki sekret ty chcesz zdradzać? Nie. Dobrze, nie ma już tej węży w okolicy, więc wracaj do domu, bo ty nie lubisz przyrody. Ty jedź się leczyć. A później, jak się wyleczysz, to w sumie wiesz co? Bo ty będziesz się leczyła, czekaj, gdzie ten szpital jest tutaj. To potem możesz zajść sobie i zjeć, zjeść tutaj sama. A ty co robisz? No tak, pięknie. Wiesz co? Po prostu świetnie. Grasz w gry komputerowe. Zostawić cię na chwilę. Chodź tutaj, albo na dół do swojej łazienki, bo ty nie lubisz w wannie. E, I weź e, szybki prysznic, a potem zrobisz... <grym> potem wytrzesz kałużę, e, wyrzucisz zepsute jedzenie i podasz obiad, a na obiad podasz... Słuchaj, moja droga... Hmm, co my tu możemy zrobić? O, kary. Dobrze. Uleczyła się świetnie. Będzie się leczyła. Kot nasz tutaj. o, Wściekły kot. O, a ty możesz w sumie iść tutaj się wykąpać. Co tutaj masz? A, bo w teatrze byliście. Dobra. Dobra, mamy motyla, więc tu byśmy dali motyla do naszej siorki. Możemy w sumie. Chyba niech stoi na razie tutaj. Ja może potem za. E, tutaj postawię jakieś, nie wiem, jakieś szafki, półki, żeby ona miała gdzie te swoje mm, motylki i takie inne rzeczy trzymać. Dobra. Tu tutaj została ona w ogóle jakiś lustro z garderoby teatralnej. Wampirzy. W... A, to nie, to też nie dla nas. Tu jest gruba ryba, tu do dudności. Dobrze. No nie mamy, zobaczymy. Mam nadzieję, że nam się uda prędzej czy później znaleźć ten, słuchajcie, eliksir na tą wróżkę. Znowu kosmit do nas przyszedł. Ej! O, patrzcie. Kosmit, kosmit! Halo, halo. Gdzie ty jesteś? No tu łazi. Dawajcie, zapoznamy się. Elza lubi, słuchajcie. Nie możemy weź wstań. Elza lubi kosmitów. I mamy do tego też pełnię, dlatego są takie dziwne kolory jak coś. Nie, nie zaproś wszystkich, wyproś wszystkich. Nie ma przyjazne powitanie. Zaproś do środka. Dobra. Chodź, zapoznaj się z nim. Lubimy kosmitów, słuchajcie. Ciekawi są. Już jednego kiedyś znaliśmy. Przyjazne rozmawiaj z nim o ekologii. O, wybitny wękarz lubi flirtować. Nie lubi. Jest romantykiem, okej. Okay. Rozmawiaj o ekologii, no dzieło A tu z zombie gada, tak? A tu nasz kot łazi, dobra, okej. Okay. Ona znowu powinna trochę jechać do szpitala z tym tym, ale dobra. Wiesz co, weź sobie i sprzednij zepsute jedzenie i jedz resztki, na przykład wegetariański łoś coś z rusztu. Tutaj do Elzy ktoś wydzwania. Proszę nie wydzwaniać. Eee, tak, ty sobie zjedz to i pojedziesz słuchaj przed jeszcze szkołą i poleczysz się troszeczkę. No, a dla dziewczyn wyjąłam słuchajcie ten. Wyjęłam dla dziewczyn torty. Więc Poli, i słuchajcie, i nasza ten, i nasza Elza dzisiaj jak najbardziej mają. Wiesz co, weź sobie resztki, weź sobie te kary zjedz na śniadanie, bo czemu nie? Chodź, skorzystaj i też będziesz miała śniadanko. Tu też. Weź podlej. Poli ma dziś urodziny. Elza ma dziś urodziny. Tak jest. Tak jest, słuchajcie. No już Poli nie obchodzi na przykład też um, do szkoły czas. Nasza Susi właśnie ona zje i pojedzie sobie do szpitala wyleczyć się, a potem... Chociaż w sumie dobra, nie, bo się spóźni do szkoły i znowu będą się gniewać. To może nie. Dobra. Dziewczyny, może czas po raz dmuchnąć świeczki? Ty jesz już? Jesz już, a ty idziesz do niej jeść, dobra. One się trochę pokłóciły, więc fajnie by było, żeby się znowu pogodziły. Mm, żeby tutaj też nie, nie było między nimi jakiejś niezgody. Boże, kocie, co ci jest? Ja zapomniałam o tym kocie w ogóle. Jedz z miski. Drapania też masz mało. A ty nie masz drapaka? Tutaj masz. Tutaj chyba jest gdzieś. A nie, nie ma. Zepsuł się? Dobra, zaraz tego kota ogarniemy. Tylko nam zabiorą jeszcze go i dopiero będą jaja. Um, dobra, może tak. E, Poli, chodź tutaj do tego kota. Troszeczkę go tutaj wiesz, uczucia, daj przysmak, uczucia mów, jakieś tam uczucia mów. Coś tam ten, żeby on się poczuł trochę bardziej w kontaktach. No i dobra, i myślę, że dziewczyny tak w piżamkach mogą sobie pozdłuchiwać świeczki. Um, nie robimy urodzi, one w swoim gronie, a co tam. Chodź, Pali, zobaczymy, co z ciebie wyrośnie, moja droga. Chodź, chodź. No, chodź, 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 chodź. No. Ty się Elza tak nie ciesz, bo ty zaraz będziesz staruszką, wiesz? <grywy> No lecisz, lecisz, dawaj Chociaż ona jako młoda dorosła To nie będzie jakoś tam inaczej strasznie wyglądać, nie? No dziewczyny Kiepskie podejście? O, nie, darna. no dobra Trudno, ja i tak zawsze losuję, jak wieć, cechy. Uuu, jaka zgrabna nasza tutaj dziewczyna, ej. Dobra, to teraz Elza, teraz twoja kolej. No niestety, moja droga, niestety. Nie, gań ich. A, ona do szkoły. No dobra. Wybierz pragnienie życiowe dla Sima Poli. No tak, sportowa kariera wywalcz sobie drogę na szczyt, aby zostać astronautką w karierze wojskowej. No i właśnie my tak jak wcześniej, ale ona fajne ma buty. My tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tym właśnie kim nasza tej L poli będzie. No to właśnie że sport, że tak dalej i właśnie o tym wojsku. Że ona też może trochę się zainspiruje ojcem tym swoim niedobrym, który był właśnie też um, no, wojskową myślimy na karierę dla niej. Mm. Dobra, idź do szkoły, bo cię matka znowu będzie ganić. Idź, idź. Zostaw to. Poznaj nowych przyjaciół. Zostaw, zostaw. Idź do szkoły, moja droga, bo. Dobra, Poli, to zaraz ogarniemy w kas. A ty idź do szkoły, no bo zaraz będzie ciebie krzyczeć ona. No. Dmuchaj te świeczki. Kto do nic za czas tak dzwoni? No, słuchajcie, ja nie wiem. Dmuchasz? No, dawaj. Nie wiem na co ona liczy. słuchajcie. O! No. No, come on. Stań się staruszką, seniorką, tak jest. Szkoda, że nikogo nie ma oprócz ciebie, bo twoja jedna córka poszła do szkoły, a druga zażera tort. No i tak, emerytka, no niestety. O, biedna. Jest tu szemerytem. No, niestety, takie życie, słuchajcie. Takie życie. No, przykro mi. Dobra, chodź, korzystaj sobie. Tak, jeżeli chodzi o to, kto będzie wiecie w kolejnej generacji, takie tam głupotki, to też pisaliście mi, że no, jak chcemy grać pokoleniowo, no to wypadałoby, żeby to była jednak poli. No, bo wiecie, to ona ma genety, takie. Prawdziwe nasze, i a nie nasza ta. Więc pewnie tak będzie, słuchajcie. Dobra, idziemy do stylisty i będziemy ogarniać dziewczyny. Dobra, nasza poli jest już gotowa. Patrzcie. Powiem wam szczerze, że ona naprawdę jest, moim zdaniem, ładną simką. Tylko nie wiem czemu nie widać jej rzęs. Czekajcie, a, a ona jest w pracy. Znowu jakiś problem jest z tym, że nie widać. Muszę chyba po prostu zmienić ustawienia. Dobra, ale tak, mm, zmienim strój. Pokaż jeszcze drugi swój strój. Taki drugi da mi trochę bardziej, e, wiecie. O, taki bardziej na luzie, o takie coś. E, jeżeli chodzi o strój mm, wizytowy, dała mi coś takiego, patrzcie. Tutaj szybciej Wam pokażę niż w Kasie. O, proszę bardzo. Taki. E, jeżeli chodzi o strój do spania, piżamka też taka dość. To jest akurat koszulka z gry, tylko spodenki są z modów. Kąpielowy strój, proszę pokazać, taki, zwyczajny, sportowy. Na razie dałam jej jeden, ale chciałabym jej na pewno dać jeszcze z jeden. Chciałabym też, żeby ona pojechała, słuchajcie, do Chin i kupiła sobie, a na drugi dałam jej coś takiego na razie. Do Chin, żeby sobie pojechała i słuchajcie, żeby zrobiła ten sobie kupiła ten do ćwiczenia tych sztuk walki, to by było fajne. No i dobra, bierzemy się za Elzę. Zobaczymy, jak tam Elza nam wyjdzie jako starsza pani. No. Elza jest taka słodka, jako staruszka, patrzcie. Chciałam jej w sumie zmieniać kolor włosów, żeby no miała blond dalej, jak miała, ale myślę, że zostawię ten siwy. Bo czemu nie no? Wiek swoje robi, a w tych siwych właśnie mi się podoba ona jak ona wygląda. Okej, okay, Elza też już jest ogarnięta, słuchajcie. Ten kot, on śpi. On nie ma drapaka. Będę musiała mu kupić drapak. Dobra, gdzie ty jesteś? A poznaj nowych przyjaciół. Okej. Okay. No dobra, Poli, wiesz co? Ty byś mogła zmienić strój sobie na co dzień jakiś. Czekaj. Bez pracy na razie. Okej. Okay. Dobra, spróbujmy jeszcze, słuchajcie, zobaczyć. Um. A czekajcie, a jakbyśmy. O, to ten Scotty Simowit Joy. Mm. Możesz mu smsowanie myśli przyjaznego SMS-a. Brak dostępnych interakcji. Czemu ja nawet nie mogę do niego zadzwonić, ani nic? Czekajcie, zobaczmy tutaj. Jej nie ma cały czas w domu. Z nim jakieś interakcji w ogóle. Patrzcie jaka Darla śliczna. E, Gosia. Ron. A tu jest, że Denis. A to ta. Jej koleżanka chyba, tak? Czekajcie. O ta Denis, no siostra przyrodnie. I w ogóle nie możemy odwiedzić ich. Czy dla, nie wiem, o co chodzi. Powiem wam szczerze. Naprawdę nie wiem. Chyba, że oni... Nie no, no chyba tu mieszkają. Joy Biedak. Hm. Dobra, chodź jeszcze do eliksirów. Zobaczymy, może znowu coś się uda nam. Może nam się uda coś kupić. I będziemy się powoli wybierać na... Co? Poli bierze ślub. Patrzcie, jaka zachcianka. No nieźle, Elza. Ty to jesteś jednak mamuszka. Dobra, zmień na co dzień. Tak, dała mi takie szelki. <grytanie> dała mi takie szelki. Dobra, sprzątnij. Weź sobie prysznic. To też od razu wyrzucimy te torty, bo ja nie lubię, jak one potem dojadają, te torty, ruskim miesiąc. Dobra, oglądaj telewizję i ja chcę, żebyś ty się pouczyła gotowania. Dobra, uuu, Poli jeździ już samochodem, mamy, proszę bardzo. Właśnie nie zdążyliśmy jej tutaj nauczyć tak naprawdę tego, wykonać ćwiczenia, wyruszyć w zagraniczną podróż, wybrać karierę wojskową, tak. No i właśnie nasza Poli będzie, słuchajcie, wojskową, ja myślę, że m, też... M, jak ona wróci ze studiów, to myślę, że będzie podgadywać, że ona by się chciała stąd wyprowadzić w sensie wyprowadzić się z, z Riverview. Bo jednak, Riverview dla takich młodych osób jest takim trochę bez przyszłości miasteczkiem malutkim. Zobaczymy, co na to opowie właśnie nasza Elza i jak tam Suzy. Bo właśnie pisaliście, że fajnie byłoby, żeby nasza Elza i, znaczy nasza Poli i Suzy jako takie siostry, wyprowadziły się na przykład do Hidden Springs. Na przykład ja lubię Hidden Springs, bardzo to miasteczko. I żeby one sobie tam razem wiecie, żyły. Ehm, no, Elix, esencja magii. A, ale to nie stajesz się magiczny. Korektor osobowości, swój, swój silny kloner, butelkowe ugryzienie wampira. A nam potrzebne butelkowe coś tam wróżki. A wampirem nie chcemy być. Kurczę. No nic, szkoda. Co to? Kocyk idzie do domu, okej. Okay. Dobra, popatrzmy jeszcze, bo tutaj się w ogóle zawsze kręci dużo. Zobaczmy, czy nie ma jakiegoś wynża. Są tylko jakieś motyle. No dobra. Szkoda, szkoda, że nie ma, słuchajcie... Z tym z tą wróżką. Nie wiem, nie wiem, gdzie jest ta Denisa. No może jest jeszcze w szkole. Dobra, wracaj do domu. E, czy ty oglądasz chociaż kulinarne programy? Tak? Tak, masz szczęście. Dobra, no i chodź ty tutaj. Myślę, że będziesz mogła sobie wziąć. E, więcej e, zapisz się na studia. O, w ten sposób. Obudziłaś kota, Elza, wiesz? Obudziłaś kota. Dobra, jeszcze zanim te studia to przyjmiemy, słuchajcie, prezenty. Zobaczmy, czy mamy jakieś eliksiry. Zasypiecie eliksirami, tak, to mi potrzebne. Dopalacz umiejętności. No, aj. Dobra, niespodziankę wyślimy. Wyślimy. Dziękuję. Tak, musimy, no, próbujemy trafić tego wróżkę, no, ten eliksir wróżkowy. O, i tutaj właśnie od Agnieszki przyjmiemy też flakonik rozkoszy. W już myślałam, że może się uda. To też wyślemy flakonik. Dziękuję. O, pozdrawiam, też pozdrawiamy. Też rozkoszy. Kurczę, czemu wróżka się nie trafi? Słuchajcie. Dobra, to będzie trzeci. Czekajcie, zobaczmy. Pozdrowienia z Egiptu. Korektor osobowości. Kurde, blaszka. O, luksusowy może. To już jest czwarty. No i dobra. I nie mamy już. Yy... O, szkoda, że Disney 4 nie można wysyłać prezentów. Wysłałabym ślubny dla Madi. No właśnie. Prezentcik od Celinki dla Elzy, ale tutaj widziałam, że... O, właśnie. Jakiś tutaj taki... O, otrzymujesz pakiet opieki. I tutaj mamy co? Stacja badań. O, proszę bardzo. A to ciekawe. Dobra. Tutaj możemy wysłać prezent niespodziankę. Wyślemy dziękuję. O, i to już był... Piąty prezencik. Także pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Wysyłajcie dalej i właśnie wysyłajcie mi te magiczne, jeżeli możecie, prawda? Ale tak, bo by się przydały, może nam się uda, słuchajcie. Dobra, zapisujemy się na studia. Ważny moment. Może nawet bardzo chcę pograć mi się na tych studiach, bo dawno naprawdę nie grałam na studia. Tak, właśnie tak, jak powiedziałam, że mam ochotę iść na studia i w ogóle pograć na studiach to, co wywaliło mi grę. I tak, z racji tego, że nagrywam to w dzień, w którym publikuję, w którym widzicie ten film, to też już nie mam za bardzo czasu, żeby przegrać znowu kolejny dzień, bo zapisałam, jak widzicie... Wtorek wieczór, czyli jeszcze przed urodzinami dziewczyn. E, po urodzinach w sumie nie zdążyłam, mogłam po tym, jak już mam skaz pozapisywać, no ale tego nie zrobiłam i tak jakby zawsze jak zapisuję coraz, żeby mm, sobie właśnie w razie jak mi się wyłączy gra, żeby sobie mieć zapisane na bieżąco. Tak teraz przez jakieś pół godziny nie zapisałam, no i oczywiście mi gra wyłączyło, także też będę musiała zrobić urodziny dziewczynom od nowa, zrobić je w kasie od nowa i dopiero wysłać naszą Poli na studia. Więc to już w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku będziemy, słuchajcie, na studiach. Ja tutaj sobie dogram, przegram z dziewczynami to, co straciłam, bo nie zapisałam. No i też właśnie ciekawe jak to... A, przecież wysyłałam te prezenty, co nie wam wysłała... <laughs> Matka, że mi się głosła, mnie. Wam wysłałam. Ona odbierała, ale ona tak jakby tych pewnie nie ma prezentów, ale do Was mam nadzieję, że dotarły te prezenty. Po prostu wiecie co, jak gram i tak po prostu wyłącza mi się gra, po prostu, bez żadnego innego powodu, ale to chyba po prostu The Sims 3. Więc trudno, ja sobie to przegram do następnego odcinka sama, wyślę poli na studia, no i właśnie w kolejnym odcinku zobaczymy się już na studiach z naszą poli i ona oczywiście wybierze się na jakieś tam wychowanie fizyczne, czy coś takiego, myślę, że taki kierunek jest. Więc to zrobimy w kolejnym odcinku, a teraz dzięki Wam serdecznie za oglądanie. Łapka w górę, jak Wam się podobało, subskrybujcie kanał i do usłyszenia. Do zobaczenia buziaczki i pa